Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy Need for Speed Pro Street. Bierzemy się do roboty, jedziemy standardowo tutaj wyścig długodystansowy Toyota Supra. Bierzemy się za dupy, nie? Już trochę zrobił tutaj małą przerwę od Pro Streeta. No ale mówię, wypadałoby się w końcu wziąć i zakończyć tą serię. Co chwilę jakieś przerwy mam. Ale powoli jakoś coś tam na ten kanał próbuję dodawać. Ale też jest dobra, tutaj wiadomo, że już zaczynam undercovera. Undercover, dobrze mówię, bo by się porąbał z undergroundem. Więc już tam mam dwa odcineczki nagrane. Tylko że już undercover będzie nagrywany przeze mnie już tak właśnie częściowo. Nie będę nagrywał całej serii, tak już to kiedyś wspominałem, że to po prostu nie ma sensu. Tylko po prostu jakieś tam najciekawsze momenty strzy, czy tam jak będzie jakieś bardziej ciekawsze jakaś seria gra, to będzie więcej tych odcinków, ale tam już na przykład z niektórych gier to już próbuję starać się nagrać na przykład jeden dłuższy, półtorej godziny, a po prostu w jednym odcinku się zmieścić. Jest jakaś krótka gra. Najgorzej wkurza mnie to najbardziej. Wkurza. Bo tak to określiłem, bo nie będę tutaj chciał klnąć, a bardzo mnie to irytuje. Że o, tu Supra chciała popływać. Że ta Supra sama hamuje, jak jedziemy za kimś. Zamiast przyspieszać, bo jedziemy w tunelu aerodynamicznym, to spowalnia nas to. Tak by miał jakieś automatyczne hamowanie. Zresztą na pewno nie tylko mnie to by. Ja tam klikałem już, tego nie wiem czy to przy każdym samochodzie to się włącza. Pamiętam przed Porsche klikałem to, bo właśnie też odnosiłem wrażenie, że Porsche mi hamuje na zakrętach. Tak by ją dusiło normalnie. Dławiła się. Może ją zalewa. Zalewa 2JZ. I tu jeszcze którą mam pozycję? Trzecią. No to jeszcze trochę mam. No żeby to wejść w połowę. Drugą mam za sobą. Dobra, może się uda. Nie ma co się poddawać. Żeby tylko najważniejsze, żeby nie wypaść i znowu nie narobić jakiegoś sobie tutaj. O, przy tych skokach najgorzej jest utrzymać po lądowaniu przyczepność. Mam nadzieję, że YouTube nie przepierdzieli się o muzykę w tle. No, już miałem ciepło. Nisko latamy jak ścigacze. Powiem wam, undercover jest bardziej ciekawszy niż Pro Street. Bardziej mnie zachęcił do po prostu pogrywania w niego. Że tam też będzie dużo roboty. Ale już na pewno spory postęp mam. Chociaż zawsze chciałem zrobić tak, że na... No nie, minął mnie jeszcze przedmiotów. Chciałem zrobić tak, że skończę jednego Need for Speeda, zacznę potem drugiego, a nie tak, że jednego będę kończył, a drugi już będę zaczynał. Ale tak, przyszła mi chęć, żeby zagrać, no to... To czemu nie? Myślałem, że jeszcze może przed linią mety go łyknę. Się nie udało niestety. O, powiem wam szczerze, że ja już naprawdę mam dosyć
tej pandemii, tutaj, bo wiecie, jaka jest sytuacja, zresztą, a może powiem, w jakim dniu to nagrywam, 11 maj. Dzisiaj mamy poniedziałek rano. Wszyscy się spytają, czemu nie w pracy, może cię zwolnili w ogóle. Nie. Mam po prostu późniejszą zmianę. I znalazłem w poniedziałek, zawsze powiem wam, że jak mam późniejszą jakoś, późno iść do pracy, to dziś zawsze znajduję sobie czas w poniedziałek do nagrywania. A dawno już nic na kanał nie wrzucałem. Może by sobie napił się kawę, bo mi wystygnie. Oczywiście my na ostatniej pozycji. Jak zwykle pokrzywdzeni. Myślę, że odcinek sobie zrobimy jakieś takie 20-25 minut max. Najgorzej to wyprzedzanie, bo dogonić to jest moment, tylko że no jak mówię wam, że jadę tutaj, no wiadomo jak skręcam, to muszę jechać w miarę po wewnątrz, czyli żeby no jakoś ich dogonić, to a to co prawda to się kurwa nie było. Dedukcja nic. Ale damy radę. No. Co mi tu jakieś drifty. Nie mówcie, że dojedziemy na przedostatniej pozycji. No bo już połowa. No prawie połowa. Odcięcie. Dawaj. O, pięknie. Poboczem. Sweet. Tak, żeby się tylko na asfalcie utrzymać. No nie. Wobec tego, o. Jeszcze udało mi się przyblokować. Dobra, jest dobrze. No nie. Korweta mi się. Muszę tu pilnować, żeby zajechać im drogę jak coś. Piąty jestem? O, shit. Zjebałem to. Tak, teraz mnie wszyscy. Nie wyprzedzają. Drugi? A, bo to była ten na prędkość. Na checkpointach. Nie zwróciłem uwagi na samym początku. Napraw. Same tutaj porządne fury. O, Nissan, Pagani, a jest też Supra. Tylko w lepszym malowaniu, fajniejszym. Jeszcze inne Felgio takie. Tutaj taki widać czasami, to jest taki tuning zrobiony, widać na odpierdol po prostu, takie, żeby był. Nic ciekawego po prostu. A ich puszczę po prostu, bo jak mam, wiecie, no, prędkości osiągać dobre na checkpointach, to lepiej bez nich. Bo tylko być mi się, przepraszam, Supra hamowała. I tak pewnie ich dogonię. To wygląda na krótką trasę, bo szybko widzę procenty lecą postępu.
ale tylko 4 checkpointy. Ciśnij, Supra. Pięknie. 7 pozycja przedostatnia. Ale to tylko przez to, że oni chyba już zaliczają następne checkpointy. Czy pewnie trzeci. Zobaczymy, jak to się... czy ten pomysł był dobry. Się okaże. No i co, ostatni bym był? Czwarty. Szału nie ma, powiem szczerze. Myślałem, że będzie lepiej. A tu się nie popisałem. Szczerze mówiąc. No nic, trudno. Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Idziemy dalej, nie? I ci sami, tak? Znowu. Widzę. To samo zgrupowanie. Tam mamy dłuższą trasę 10 km. Nie będę czekał. To nie ma chyba sensu. Tak czy siak. Ale już mnie tutaj odjechali. Tyle fajna muzyka nadająca klimatu tej miejscówce. Kojarzy mi się taki jakiś film pokroju Konwój. Ciężarówka jadąca przez Meksyk. No, nie popisałem się. Nie. Było blisko. Utraci się. To tylko, że oni teraz też ładne prędkości widzę. Łapię. Sam miałem dobrą opcję tutaj, żeby nie mieć kontaktu z nimi. O tak, pyk. Czadersko. No ludzie. Fuck demet. Dzisiaj
Masakra, ale naprawienie auta ile kosztuje? To jest też jakiś chory tutaj dramat. Dobrze, że mam te darmowe, co wygrywałem w wyścigach. Tu. Do cięcia. Let's go, my friends. Na razie znowu słabo wypadam. Ostatnia pozycja. Patrzcie, ja mam 400 coś, a oni już 700. Chyba pora zmienić autko. Już bym chciał równo ten znak. Za wcześnie. Mamy trochę później. Żeby moment tego kończenia się tego nitra i trochę mnie, wiadomo, to zwolniło. O, następny checkpoint. Szybko są te checkpointy. O, szósta pozycja, może tak nie będzie źle. Może coś nam idzie, jeszcze uda nam się coś ukraść. Do połowy trasy tylko. Powiem wam szczerze, że ja tutaj nie będę tam jakoś zbytnio się dzisiaj rozgadywał, bo powiem wam szczerze, że ja tu w sumie z tym prostym typem już nie mam tutaj co opowiadać. No już ta seria trochę trwa, parę odcinków, no i ja też już tutaj nie mam tematów do związanych z tą grą, żeby je poruszać. Tak więc staram się jakoś w miarę tak komentować, w miarę komentować sytuację na monitorze, co się dzieje i jakoś dotrwać do tego końca, tą grę ukończyć. Chociaż na pewno ją tak nie ukończyć, jak bym chciał, no ale mniejsza. Mam nadzieję, że w Need for Speedzie Undercover się bardziej rozgadam. Tam więcej na czym mówić, tak mówiłem, będzie mniej odcinków, no i więc myślę, że będę miał będzie ten gameplay z Undercovera taki no solidnie komentowany przeze mnie, żeby w 100% wykorzystać dostępny czas. A my będziemy się zbliżać ku końcowi, bo to już będzie ten taki czas. Myślę, że jeszcze jeden wyścig sobie odpalimy i będziemy kończyć. No nie, no jestem na ostatniej pozycji. Piąty. No szósty, nawet ostatni. No słabo to będzie, bo widzę, że... Szósta pozycja. Niedobrze. Cało nam tu idzie. Znaczy mi.
Już trzeba pomyśleć o jakiejś furze lepszej. Trzepie tą kamerę, nie wiem co. I finish. Szósta pozycja. No ładne to mają wyniki, chociaż niewiele gorsze. Znaczy lepsze od moich. We won. Czy tam zaliczone mamy, no. Wychodzimy. Jak mamy zaliczone, to wychodzimy. Może pomyślimy o jakimś kupnie auta. Ile ja mam tu kasy? To 300 tysięcy. Dostępne. Może by coś kupił. Tylko tak, żeby rozsądnie wydać te pieniądze. N92, fajno. Boguś taką jeździ po Warszawie. N420 koni. Supra miała chyba 590, coś takiego po streamingowaniu. Ja się nie mylę. Znaczy ta moja oczywiście, nie? Bo na pewno idzie polepszy ten wynik. O, Viper. Ma fajny bliźni koni. ...550 koni Ford GT. O! Szczyt japońskiej motoryzacji był. O, Lambo! Sało to być jeszcze ma mało koni. GTR. Skyline. Pagani, o kurde, ale koszt jest duży. Tak byśmy pojeździli. Na razie dam sobie spokój. Dobra, moi drodzy. Ja się powoli będę z wami żegnał. Jeszcze sobie tutaj pooglądam moją kolekcję. Może bym się czegoś pozbył. Zawsze jakaś tam kasa by wpadła, co jest mi niepotrzebne. A ja się z wami będę żegnał powoli. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Na razie, trzymajcie się. Siemanko, do następnego odcinka.